Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, w jaki sposób niektóre niezależne kobiety przyciągają uwagę, żyjąc nieszablonowo i kwestionując normy społeczne? Poznaj kobiety Sigma, symbole wolności i osobistego stylu, które ustalają własne zasady i zmieniają świat, prowadząc niekonwencjonalne życie. Te kobiety zmieniają definicję kobiecości we współczesnym świecie dzięki swoim unikalnym perspektywom. Przygotuj się na odkrycie ich unikalnego podejścia do życia, od związków po karierę, od poglądów finansowych po dbanie o siebie. Kobiety Sigma wyrażają siebie poprzez sprzeciwianie się społecznym zasadom ubioru i trendom w modzie. Odrzucają modę dyktowaną przez kulturę popularną i tworzą swój własny styl. Dla tych kobiet ubiór to nie tylko kwestia wyglądu, ale także wyraz osobistej wolności i poczucia własnej wartości. Najważniejsze DNA nich jest to, aby ubrania odzwierciedlały osobowość i zapewniały komfort. Kobiety Sigma stawiają na prostotę i funkcjonalność. Dla nich wartością ubrania jest to, jak się w nim czują i jak dobrze pasuje do ich osobistego stylu, a nie prestiż marki. Kobiety te przyjmują minimalistyczne i pełne znaczenia podejście. W swoich ubraniach preferują wysokiej jakości i ponadczasowe elementy, dzięki czemu zawsze prezentują pewny siebie i autentyczny wizerunek. Jednocześnie kobiety Sigma potrafią znaleźć wielkie szczęście w prostych przyjemnościach życia. Zagubienie się na stronach książki, odkrywanie piękna natury lub spędzanie czasu na hobby, które przyczyni się do ich osobistego rozwoju, to DLA nich wielka przyjemność. Jest to ich sekret zachowania spokoju i skupienia w złożonym świecie. Podsumowując, kobiety Sigma to kobiety, które odważnie wyrażają swoją wyjątkowość, rzucają wyzwanie społecznym oczekiwaniom i odnajdują szczęście na własnych warunkach. Z głęboką wiarą we własną wewnętrzną siłę i niezależność kształtują swoje życie tak, jak chcą. Ta deklaracja niezależności pokazuje zaangażowanie Sigma Women w ich własne dobro i głęboki szacunek DLA ich osobistej wolności. Głęboki i bogaty świat wewnętrzny kobiet Sigma jest jedną z najbardziej charakterystycznych cech, które odróżniają je od innych kobiet wokół nich. Te kobiety, które wolą prowadzić samowystarczalne i niezależne życie, odnajdują spokój na własnych warunkach, z dala od hałasu i tłumów społeczeństwa. Niekończąca się przyjemność czytania książek, spokój spacerów na łonie natury i spokój po prostu obserwowania świata są integralnymi częściami ich życia. Te proste, ale znaczące czynności wzbogacają relacje kobiet Sigma z nimi samymi i ich otoczeniem. Kobiety Sigma wolą prawdziwe i szczere szczęście od sztucznego szczęścia, które można znaleźć w wydarzeniach towarzyskich i tradycyjnej rozrywce. Hałaśliwe imprezy i nadmierne picie nie przemawiają do nich, ponieważ te działania nie zapewniają głębokiego i znaczącego spełnienia. Zamiast tego wolą zagubić się na stronach książki, zjeść pyszny posiłek i obejrzeć wysokiej jakości film przy lampce wina. To ich sposób na życie na własnych warunkach i delektowanie się każdą chwilą. Wybierając partnera, kobiety Sigma również preferują realizm. W przeciwieństwie do powierzchownych cech często poszukiwanych u mężczyzn, kobiety Sigma szukają głębokiej więzi w swoich związkach. Dla nich ważny jest charakter i osobiste wartości partnera, a nie jego praca, dochody czy wygląd. Kobiety te dążą do budowania relacji opartych na harmonii intelektualnej, głębi emocjonalnej i wzajemnym szacunku. W komunikacji przejawia się oryginalność i głębia kobiet Sigma. Starannie dobierają słowa i ujawniają swoją wiedzę, wykształcenie i mądrość poprzez swoją mowę. Kobiety Sigma unikają używania ostrego i niegrzecznego języka oraz przyjmują miękki i delikatny styl komunikacji. Szczerze odzwierciedlając własne myśli i wartości, kobiety te wiedzą, jak ważne jest wyrażanie prawdziwego siebie. W przeciwieństwie do innych kobiet, kobiety Sigma mają unikalną perspektywę i system wartości. Kształtuje to sposób, w jaki postrzegają świat i swoje interakcje z życiem. Preferując wytyczanie własnej ścieżki i pisanie własnej historii, kobiety Sigma przywiązują dużą wagę do swojej wolności i niezależności. Kobiety te chronią i rozwijają swój wewnętrzny spokój i rozwój osobisty, rzucając wyzwanie formom i oczekiwaniom społeczeństwa. Bycie kobietą Sigma oznacza bycie architektem własnego przeznaczenia i życie na własnych warunkach, zgodnie z własnymi wartościami. Kobiety te, z ich głębią, oryginalnością i niezależnym duchem, patrzą na życie z własnej, unikalnej perspektywy. Zachowując wewnętrzny spokój i żyjąc zgodnie z osobistymi wartościami,
Kobiety Sigma udowadniają, że bogate i znaczące życie jest możliwe, zarówno dla nich samych, jak i dla tych, którzy je otaczają. Kobiety Sigma mają głębie i poszukują znaczenia, które wykracza poza powierzchnię. Są bardziej zainteresowane głębszymi znaczeniami, które znajdują w obszarach takich jak sztuka, muzyka i kultura, niż pięknem i wyglądem. Podchodzą do sztuki i muzyki, inspirując się swoimi osobistymi doświadczeniami i emocjonalnymi powiązaniami. Pozwala im to łączyć się z projektowaniem sztuki i malarstwem na bardzo osobistym poziomie, wykraczającym poza normę. Duch podróżowania kobiet Sigma różni się od perspektywy zwykłego turysty. Zamiast fotografować punkty orientacyjne podczas swoich podróży, skupiają się na głębi i znaczeniu swoich doświadczeń. Nawet w fotografii starają się uchwycić istotę i emocjonalne odzwierciedlenie chwili poza tym, co widoczne. Dzięki temu traktują swoje podróże jako przeżyte doświadczenia i wyciągnięte wnioski, a nie tylko jako wizualną kolekcję. Podejście Sigma Women do równości płci oferuje unikalne spojrzenie na debaty społeczne. Kwestionując tradycyjne systemy przekonań, przyjmują one rozumienie równości oparte na zasadach sprawiedliwości. Kobiety Sigma, uznając różnice między mężczyznami i kobietami, uważają, że żadna z tych różnic nie powinna sprawiać, że jedna płeć jest lepsza od drugiej. Dla nich równe prawa i wzajemny szacunek są niezbędne, ale równość, za którą się opowiadają, czasami przyjmuje inny wymiar niż poglądy radykalnych grup społecznych. Kobiety te postrzegają kwestię równości płci jako część szacunku jednostek do siebie nawzajem i ochrony praw człowieka. Dla nich równość nie powinna dotyczyć tylko mężczyzn i kobiet, ale wszystkich istot ludzkich. Takie podejście pokazuje, że kobiety Sigma podchodzą do kwestii społecznych w ramach własnego systemu wartości i poczucia sprawiedliwości. Ich oryginalność i niezależne myślenie sprawiają, że kobiety Sigma są wyjątkowym głosem w społeczeństwie i sprawiają, że wierzą, że mogą zmienić świat z perspektywy, która przekracza tradycyjne granice. Perspektywa finansowa kobiet Sigma ma unikalną cechę, która odróżnia je od konwencjonalnych form. Przyjmują one praktyczne i zorientowane na wartości podejście do zarządzania pieniędzmi, organizując swoje oszczędności, zarobki i wydatki tak, aby skupić się na długoterminowym spokoju ducha i bezpieczeństwie, a nie na krótkoterminowych przyjemnościach. Dla tych kobiet bogactwo materialne nie jest wskaźnikiem osiągnięć, ale sposobem na zwiększenie wolności osobistej i jakości życia. Wierzą, że prawdziwe bogactwo mierzy się jakością życia i pozytywnymi zmianami, na które wpływają, a nie materialną akumulacją. Filozofia życia kobiet Sigma odróżnia je od ogółu społeczeństwa. Postrzegają życie jako prowadzenie sensownej i celowej egzystencji, a nie po prostu życie chwilą lub dążenie do osobistego spełnienia. Są wrażliwe na problemy społeczne i starają się uczynić świat lepszym poprzez własne działania. Pokazuje to, że dążą nie tylko do własnego szczęścia, ale także do ogólnego dobra społeczeństwa. Kobiety Sigma starają się pozytywnie wpływać na otaczający je świat, przyjmując rolę mediatorów i orędowników pokoju. Jako orędowniczki prawdy i sprawiedliwości nie przedkładają własnej natychmiastowej satysfakcji nad dobro innych. Takie podejście wyraźnie odróżnia kobiety Sigma, które kierują się chęcią wniesienia pozytywnego wkładu w społeczeństwo, od tych, które na pierwszym miejscu stawiają własne interesy. Cechy te czynią kobiety Sigma wyjątkowymi i oryginalnymi jednostkami w społeczeństwie. Ich styl życia, wartości i decyzje odzwierciedlają silnego i niezależnego ducha, który w nich drzemie. Poprzez swoje zaangażowanie w rozwój osobisty, sprawiedliwość społeczną i równość, kobiety Sigma w znaczący sposób kształtują swoje życie i otaczający je świat. Ta deklaracja niezależności pokazuje zaangażowanie kobiet Sigma w ich własny dobrobyt i poczucie odpowiedzialności społecznej, czyniąc je prawdziwie wolnymi i silnymi jednostkami. Reakcje kobiet Sigma na prezenty i dobra materialne odzwierciedlają ich głęboki i autentyczny charakter. Cenią one raczej myśli i intencje stojące za aktem dawania niż wartości materialne. Może to często prowadzić do nieoczekiwanych reakcji emocjonalnych, ponieważ kobiety Sigma ufają własnym wewnętrznym uczuciom i myślom, a nie wzorcom emocjonalnym ustalonym przez społeczeństwo. Nawet przy specjalnych okazjach, takich jak urodziny, dbają o wyrażanie swoich prawdziwych uczuć i myśli zamiast obowiązkowego szczęścia. Takie zachowanie kobiet Sigma
ujawnia ich szeroką filozofię wobec życia i norm społecznych. Zamiast bezdyskusyjnie podążać za normami społecznymi, wierzą w odkrywanie różnych podejść do życia i wytyczanie własnych ścieżek. Podkreśla to ich ducha przygody i zainteresowanie mniej konwencjonalnymi ścieżkami. Zamiast dostosowywać się do oczekiwań społecznych, kobiety Sigma kładą duży nacisk na rozwój osobisty i autentyczność. Pozwala im to być niezależnymi od form ustalonych przez społeczeństwo w ich podróży do samorozwoju oraz rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. To wyjątkowe podejście kobiet Sigma odróżnia je od ogółu społeczeństwa i pozwala im skupić się na rozwoju osobistym, nauce i osobistych osiągnięciach. Przedkładają własny system wartości i wewnętrzny rozwój nad akceptację społeczną. Pozwala im to żyć własnym życiem na własnych warunkach, zachowując wolność osobistą i niezależność. Jako wyjątkowe i autentyczne jednostki w społeczeństwie, kobiety Sigma definiują swoje własne podróże i osiągnięcia na własnych warunkach. Koncentrując się na własnym rozwoju osobistym i kwestionując oczekiwania społeczne, odważnie wyrażają swoją wyjątkowość i niezależność. Umożliwia to kobietom Sigma prowadzenie znaczącego i wzbogaconego życia, zarówno DLA nich samych, jak i DLA otaczającego je świata, poprzez życie w zgodzie z własnym wewnętrznym spokojem i osobistymi wartościami. Podróż życiowa kobiet Sigma jest kształtowana przez pragnienie stania się najlepszą wersją siebie. Zamiast podążać za tradycyjnymi rolami i aprobatą społeczną, idą naprzód z samodzielnie zdefiniowanymi standardami i celami. Pozwala im to skupić się na osobistych wartościach i celach, a nie na presji społeczeństwa. Kobiety Sigma, które przywiązują dużą wagę do jakości i znaczących relacji, wolą jakość od ilości. Zamiast powierzchownych interakcji społecznych, szukają głębokich więzi opartych na prawdziwym zrozumieniu, wzajemnym szacunku i wspólnych wartościach. Dla nich kilka autentycznych i znaczących relacji jest znacznie cenniejszych niż duża liczba powierzchownych znajomości. Takie podejście odzwierciedla głębie i ekspresje, których poszukują w interakcjach społecznych. Kobiety Sigma podchodzą do wyzwań i przeszkód z kreatywnością i odpornością. Dostrzegają możliwości rozwoju i innowacji, nawet wtedy, gdy inni widzą przeszkody. Stawiają czoła problemom z unikalną perspektywą i potrafią znajdować rozwiązania. Ich zdolność do zachowania spokoju i nieszablonowego myślenia, nawet pod presją, odróżnia je od innych. Ta elastyczność nie tylko pomaga im przezwyciężać osobiste wyzwania, ale także inspiruje ludzi wokół nich, aby podchodzili do wyzwań z bardziej pozytywnym i proaktywnym nastawieniem. Kobiety Sigma charakteryzują się zaangażowaniem w rozwój osobisty i tworzenie pozytywnych zmian w społeczeństwie. Poprzez swoją podróż dążą do wzbogacenia nie tylko własnego życia, ale także otaczającego je świata. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Twoje wsparcie wiele DLA nas znaczy. Jeśli uznałeś ten film za przydatny, polub go i zasubskrybuj nasz kanał, aby uzyskać więcej treści. Do następnego razu nadal odkrywaj swoją wewnętrzną siłę i inspiruj się autentycznością i niezależnością kobiet Sigma.